Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Znowu klimaty z pracy, no ale nie da się inaczej. Dlatego też, jak wspomniałem w krótkim poście, krótki live, tyle ile mi się uda czasowo na temat Boga. Bliżej na temat Boga Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego. Nie dziwię się, że niektóre osoby mają problem z dobrym sprecyzowaniem Boga, Jego osobowości, Jezusa Chrystusa, czy też Ducha Świętego. Wiemy, że są różne denominacje i różne są nauki. Ja sam byłem wychowany w denominacji, gdzie Jezus Chrystus był, absolutnie nie był nazwany Bogiem, ale był Archaniołem Michałem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście od razu dementuję jakkolwiek myśl, która mogłaby powstać. Oczywiście uważam Pana Jezusa Chrystusa za Boga, za Syna Bożego. Jest wiele fragmentów biblijnych, które na to wskazuje. Dla mnie głównymi priorytetowymi, że tak powiem, fragmentami jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, oraz Hebrajczyków, pierwszy rozdział, który wyraźnie wskazuje na to, że Jezus Chrystus jest Stwórcą wszystkiego ku chwale Boga Ojca, że do Niego to wszystko należy. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, było Bogiem. Jeżeli Chrystus jest Stwórcą wszystkiego ku chwale Boga Ojca, no to jak już wielokrotnie mówiłem, mówimy również o czasie, jeśli chodzi o początku czasu. Wszystko to wchodzi w ramę stworzenia. Dlatego też Chrystus, sam będąc stworzycielem, nie może być stworzeniem. Zresztą w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale Bóg bardzo wyraźnie nazywa Chrystusa Bogiem, Panem, Stwórcą nieba i ziemi. Pamiętajmy to, że słowa, chociażby to, jak Chrystus był na ziemi, że mówił, że idę do Boga waszego i do Boga mojego, wcale nie wyklucza i nie znaczy to, że Chrystus nie jest boskiej natury, nie jest Bogiem, bo tak samo w Hebrajczyku właśnie w pierwszym rozdziale Bóg Ojciec nazywa Jezusa Chrystusa Bogiem, a więc jest to wymienne, oboje tytułują siebie Bogiem. Więc tyle w temacie wstępu. Jedna rzecz, którą musimy biblijnie przyznać, co oczywiście nie znaczy, że mamy badać tego, czy tą kwestię, kim jest Jezus Chrystus, nie odejmować Mu boskości i tak dalej, ale prawdą jest, jeżeli chcemy się przybliżyć do Słowa Bożego i rozmawiać z ludźmi, że nie jest, zaraz powiem, dlaczego tak w ogóle mówię, nie jest konieczne biblijnie, czy też przez Ewangelię, by uznać Jezusa Chrystusa Bogiem. Jednakże koniecznością jest, by uznać Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, jako obiecanego Mesjasza, który umarł za nasze grzechy. On jest postawiony nad wszystkim, a więc musimy przyjąć Chrystusa, oddać Mu się, żyć dla Jego woli, uwierzyć w Jego ofiarę i tak dalej, i tak dalej. To nie ulega wątpliwości. Jednak, jeżeli ktokolwiek zna wersy biblijne, który mówi, że trzeba uznać Jezusa Chrystusa za Boga, niech mi go pokaże, bo całej Biblii go nie ma. Nie znaczy to jednak, jeszcze raz, że nie wierzę, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jak najbardziej jest Bogiem. Mówię, chcę być fair do wszystkiego, co mówi Słowo Boże. Mówię to teraz specjalnie w tym kontekście, że nie możemy tego samego powiedzieć o Bogu Ojcu, Bogu Jahwe. Okay? Zaraz wszystko to ubiorę, połączę razem, także będzie sens tego, dlaczego w taki sposób mówię. Nie ma takiej możliwości, byśmy powiedzieli, że Boga Jahwe, Boga Ojca, nie, albo możemy nie uważać za Boga. Jest to największa herezja, jest to no, skazanie siebie na potępienie od samego początku, od narodu żydowskiego, izraelskiego. Pierwsze przykazanie mówiło o miłości do Boga Jahwe, o całym sercem, całym umysłem, całym jestestwem. Istnienie Boga jako Boga Ojca, Boga Jahwe jest niepodważalne. Nie możemy odebrać boskości Bogu Jahwe, nie możemy Jego osobowości pomniejszyć. W tym kontekście to mówię. Jeżeli więc chcemy mówić o Panu Jezusie Chrystusie, jak najbardziej, jeszcze raz, Biblia potwierdza Jego boskość, to, że On jest Stworzycielem wszystkiego ku chwale Ojca. Także bez dwóch zdań mamy Boga Ojca, Boga Jahwe i Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, również jako Boga. Najlepszy przykład jest do przedstawienia jednak
tej zażyłości, jako na przykład rodzina Kowalskich, ojciec na przykład Ryszard Kowalski i syn Maciej Kowalski. Oboje są Kowalskimi, oboje są ludźmi, oboje są, czy syn jest z ojca, jednak ojciec, syn nie jest ojcem, ani ojciec nie jest synem. Dlatego tą samą zasadę pamiętajmy, jeśli chodzi o Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zaraz się skupimy na Duchu Świętym. Jezus Chrystus, będąc na ziemi, całą chwałę dawał Ojcu. Nigdy nie mówił, że przyszedł po to, by czynić swoją wolę, by górował nad Ojcem, ale że przyszedł po to, by spełniać i spełnić wolę swego Ojca. Nie mówiłby tak, gdyby sam był Bogiem Ojcem, gdyby to było jedno i to samo. Jezus Chrystus prosił w modlitwie Ojca o to, by odsunął od Niego ten kielich, na przykład przed śmiercią, ale nie by Jego wola się działa, ale wola Ojca. Jeszcze raz, nie mówiłby tak, gdyby się modlił sam do siebie. W modlitwie arcykapłańskiej Chrystus dziękował za tych wszystkich, których Ojciec mu dał, których wybrał z tego świata. Nie mówiłby tak, gdyby mówił sam do siebie. Są to bardzo ważne rzeczy, by pomimo tego, że mówimy, że jest jeden Bóg, rozdzielić Ojca od Syna i Ducha Świętego. Ojciec nie jest Synem, nie jest Duchem Świętym. Syn nie jest Ojcem, nie jest Duchem Świętym. A Duch Święty nie jest Ojcem i nie jest Synem. Jeśli chodzi o Ducha Świętego, nie możemy nazwać Ducha Świętego tylko mocą na zasadzie elektryczności, mocy Bożej bezosobowej. Musimy również przyznać to, że Duch Święty jest z Boga, dlatego nie jest żadnym aniołem, nie jest czymś złym, czy czymkolwiek innym, co byśmy mogli powiedzieć, ale jest częścią Boga. To jest niezaprzeczalne. Jeżeli jest częścią Boga, jest Bogiem. Jedyny problem mają niektórzy, by uosobnić Ducha Świętego, czyli właśnie jeszcze raz mówią tak świadkowie Jehowy, że jest to tylko energia, jest to czynna moc Boża, tak mówią. Jednak Słowo Boże temu zaprzecza, mówiąc chociażby o wielu emocjach, myśleniu i decydowaniu przez Ducha Świętego. Chociażby Duch Święty sam decyduje o darach i je rozdziela. Na przykład bluźnierstwo przeciwko Jezusowi Chrystusowi jest wybaczalne, natomiast nie jest wybaczalne bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli Duch Święty i Jezus Chrystus i Bóg Ojciec byliby jedną osobą, wtedy sama ta ideologia byłaby bez sensu i niekonieczna. Dlatego też często Słowo Boże mówi o Duchu Świętym jako o sobie. Jednak podkreślmy sobie tutaj wszystkie warunki. Może zacznę też tak, w ten sposób. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi i rozdziela Ojca od Syna, mówiąc, że głową Syna jest Ojciec. Nigdy nie jest odwrotnie, nie było odwrotnie i nie będzie odwrotnie, by to Bóg Ojciec był podporządkowany Synowi. Natomiast mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że Bóg Ojciec wszystko podporządkował pod stopy swego Syna, dając mu pełną władzę, nawet władzę sądzenia, zmartwychwzbudzenia, zmarłych i tak dalej. Całą władzę oddał Synowi. Natomiast Paweł nam mówi bardzo wyraźnie, że mówiąc, że Bóg podporządkował i oddał wszystko Synowi, nie znaczy to, to są słowa Pawła, apostoła, że Bóg Ojciec jest podporządkowany Synowi. To są bardzo ważne rzeczy, które wciąż oddzielają Ojca od Syna i mówią, że Ojciec jest nad Synem. Jeszcze raz, za przykładem Kowalskich, nie znaczy to, że Kowalski ojciec i Kowalski syn, że ojciec jest człowiekiem, a syn jest tylko pół człowiekiem. Są ludźmi, są tego samego gatunku. Tak samo Bóg Ojciec, jak i Syn Jezus Chrystus są Bogiem, tak? Nie ma tutaj żadnej wątpliwości co do tego. Jeszcze raz, jak powiedziałem na wstępie, Chrystus jest Twórcą, do Niego wszystko należy na prawie dziedziczenia. Jednak Paweł mówi, że gdy wszystko dojdzie do końca, po tysiącletnim królestwie, wszystko zostanie przywrócone i plan Boży się wykona, że Syn odda znowu całą władzę Ojcu, by Bóg był wszystkim we wszystkim. Skoro na dzień dzisiejszy cała władza jest w rękach Jezusa Chrystusa, oddana przez Boga Ojca, no to w przyszłości, gdy to się stanie, Syn oddaje władzę Bogu. Jednakże nie możemy powiedzieć, że Syn przestanie być Bogiem, Syn przestanie odbierać chwałę, dlatego że w kolejnych dalszych słowach objawienia Jana mamy bardzo wyraźnie powiedziane, że całe stworzenie, zarówno w niebie, jak i na ziemi, oddaje cześć Bogu,
i barankowi na wieki wieków. Że ta sama cześć jest oddawana przez byty duchowe, jak i cielesne, zarówno ojcu, jak i synowi. Znowu mamy tą prawdę, ale mamy znowu rozgraniczenie ojca od syna. Czytamy również, że po wniebowstąpieniu Jezus Chrystus zasiadł po prawicy ojca, a nie zrównał się z nim, nie wszedł w niego, by stać się jedną osobą, tak? Tą kwestię chciałem wyjaśnić. Natomiast jeśli chodzi o Ducha Świętego, pomimo tego, że jest częścią Boga, pomimo tego, że ma osobowość, jest osobą myślącą, mającą emocje, grzech przeciwko niej wskazuje na wieczne potępienie, nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy informacji, by oddawać cześć Duchowi Świętemu, nigdzie w Słowie Bożym nie znajdziemy informacji, by się modlić do Ducha Świętego, tak to jest w wielu zgromadzeniach, w wielu zborach. I możesz tutaj zaprotestować, że skoro Duch Święty jest Bogiem, to przecież nie ma różnicy. Jest różnica, dlatego że Biblia nam wszystko mówi wyraźnie, prosto i wyraźnie. Na przykład, jeżeli rozmawiasz ze mną, to chcesz patrzeć mi w oczy i rozmawiać ze mną, a nie schylić się i rozmawiać do mojej nogi albo do mojego kolana. Chociaż moje kolano jest moją częścią, to ty rozmawiasz ze mną. Taki zwykły, prosty przykład przyszedł mi do głowy. Chcę być fair w stosunku do tego, co naucza Biblia. Nie podążać za żadną denominacją, do jej nauk. Musisz wierzyć w Trójcę, a nie Syn Boży to jest tylko Archanioł Michał i tak dalej, i tak dalej. Bądźmy fair do tego, co naucza Słowo Boże. Więc jeszcze raz, co naucza Słowo Boże? Słowo Boże naucza, że Bóg Ojciec, Bóg Jahwe jest ponad wszystkim. Jest głową Syna, Syn jest Mu podporządkowany. Ojciec nigdy nie będzie podporządkowany Synowi, wskazał na to apostoł Paweł. Natomiast są równi. Ja w ogóle tłumaczę jednego Boga, w sensie Ojca, Syna, Ducha Świętego, jako jeden rząd. Mamy jeden rząd. Tak samo jak w jednym rządzie, w skład jednego rządu wchodzi na przykład prezydent, wiceprezydent i jakiś tam premier. Nie stanowią, czy nie rządzą oni różnymi krajami, różnymi rządami, są w tym samym rządzie. Pamiętajmy, że Boga Ojca nie możemy w żaden sposób skwalifikować, skatalogować, włożyć do jakiejś szuflady, dlatego że nie jest On podobny do swojego stworzenia. Owszem, ludzie są stworzeni na obraz Boży, ale jeśli chodzi o Jego przymioty, tak? Tym się odróżniamy na przykład od zwierząt, dlatego jesteśmy stworzeni na obraz Boży, ale nie w sensie bytowania Boga. Więc jeszcze raz, jeżeli mamy mowę o Bogu Ojcu, Bogu Jahwe, który jest głową nad wszystkim, mamy też powiedziane o Jezusie Chrystusie, który jest Synem Bożym, który jest również Stworzycielem wszystkiego, który współdziedziczy wszystko, którego Bóg w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale nazywa Bogiem i Stwórcą nieba i ziemi. Więc bez dwóch zdań Jezus Chrystus jest Bogiem, jest jednak podporządkowany Ojcu. Duch Święty jest z Boga, jest myślący, ma emocje, sam decyduje, rozdziela dary. Można zgrzeszyć grzechem niewybaczalnym przeciwko Duchowi Świętemu. Wszystko to wskazuje na Jego osobowość. Natomiast nigdzie nie przeczytamy jeszcze raz o oddawaniu czci Duchowi Świętemu. Nigdzie nie znajdziemy informacji na temat modlenia się do Ducha Świętego, ale raczej modlitwę o Ducha Świętego. Modlimy się do Boga Jahwe, Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, o Ducha Świętego. Tak? Jeżeli jest inaczej, niech ktokolwiek mnie skoryguje, niech ktokolwiek napisze wersety biblijne, które mówią inaczej. Największym jednak błędem, i to jest puentą całego tego lejwa, czy lejwu, jest to, że niektóre osoby próbują zamazać Ojca. Są ludzie, którzy wierzą, że jest tylko Jezus Chrystus. I On się jedynie wyraża raz jak chce jako Ojciec, raz jak chce jako Syn, raz jako Duch Święty. Oczywiście nie jest to prawdą za przykładem tego wszystkiego, co już powiedzieliśmy. Poza tym, myśl mi uciekła. Tak czy inaczej, jeszcze raz, jeżeli zamarzymy Ojca, jeżeli zrównamy, czy powiemy, że Jezus Chrystus jest Ojcem, a Ojciec jest Synem i tak dalej, zrobimy pewną rzecz, która odbiera to najwyższe zwierzchnictwo i bycie głową właśnie od Boga Ojca.
Jeszcze raz, Bóg Ojciec jest nad każdym, jest nad Jezusem Chrystusem, jest nad Duchem Świętym, jest nad każdym stworzeniem. Nie możemy tego biblijnie powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który jest podporządkowany Ojcu, nie obdziera go to z boskości, wciąż jest Bogiem, tak jest podporządkowany. Dobry przykład tej głowy i z zasady zwierzchności właśnie powiedział nam Paweł, że głową Chrystusa jest Bóg, natomiast głową mężczyzny jest Jezus, a głową kobiety jest mężczyzna, więc mamy pewną hierarchię. To, że głową kobiety jest mężczyzna, nie oznacza, że kobieta jest półczłowiekiem, jest kimś gorszym, może przewyższać mężczyznę intelektualnie, jakkolwiek inaczej, jednak Bóg dał pewną hierarchię. Kobieta, żona ma być podporządkowana mężczyźnie, w sensie duchowym, w sensie przewodnictwa w tej rodzinie. Taka jest nauka biblijna. Nie czyni to ją niewolnicą, nie czyni to ją gorszą, nie czyni ją to pod gatunkiem. Tak samo, jeżeli Chrystus w tej zasadzie jest podporządkowany Ojcu, nie czyni go to półbogiem, nie czyni go to innym Bogiem, drugim, trzecim Bogiem, ale jest podporządkowany Bogu Ojcu. Najlepszą zasadą zawsze jest taki przykład wody w trzech stanach, w stanie stałym jako woda, w stanie ciekłym, czyli jak podgrzejemy wodę, która paruje, no i zmrożonym, czyli lód. Jest to wciąż z tej samej wody możemy uzyskać te trzy stany. Podobnie wygląda rzecz z Bogiem. Jeszcze raz opisuje Jezusa Chrystusa Biblia jako Boga. Tak samo Ducha Świętego. Jednak jeszcze raz, wiem, że się powtarzam, ale trzeba to powtarzać. Nad wszystkim jest Ojciec. Bóg, Jahwe, jest nad wszystkim. Tej prawdy nie można zamazać. To, że Chrystus dzisiaj jest nad wszystkim, to jeszcze raz, tak jak apostoł Paweł powiedział, nie znaczy to, że Ojciec jest podporządkowany Synowi. On tylko oddał mu pełną władzę na pewien określony czas. I Chrystus nigdy nie chciał tej władzy tylko dla siebie. Nigdy nie głosił, że jest Bogiem Ojcem. Oczywiście zapytany, Panie, pokaż nam Ojca, Filip, tak? Chrystus mu odpowiedział, czy tak długo jestem z wami, czy mnie jeszcze nie poznałeś? Chrystus, będąc z Ojcem, będąc jednością z Ojcem, jest tym, czym Ojciec. W jednym duchu jest Jego odbiciem. Nie znaczy to jednak jeszcze raz, że jest Bogiem Ojcem. To są te znaczące różnice. Jeżeli ktokolwiek uważa inaczej, że mamy się modlić do Ducha Świętego, mamy oddawać cześć Duchowi Świętemu, to proszę o cytaty biblijne, by to wykazać. Jeżeli ktoś uważa, że Jezus Chrystus jest ponad Bogiem Ojcem i Bóg Ojciec jest mu podporządkowany, albo kiedykolwiek będzie, proszę podać te wersety. Jeżeli się zgadzacie jednak, że Bóg Ojciec jest głową Syna, jest ponad wszystkim, że oddał władzę Synowi, a Syn mu ją odda z powrotem, by znowu było tak na początku, by był Ojciec, Syn, Duch Święty, to napiszcie swoje zdanie, swoje opinie. Dziękuję wam serdecznie. Na ten temat można wiele mówić. Myślę, że mam też kilka live'ów w tej tematyce, to może je w najbliższym czasie udostępnię. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Życzę wielu błogosławieństw, no i tego, byście pozostali w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.